się stało? Fal, wszystko w porządku? Co się stało? Nie udawaj! Z oficerem tutaj właśnie cię znaleźliśmy, co się stało? Tak, nic się stało. Wszystko w porządku? Możesz wstać? Wszystko w porządku, tak, a, to pewnie ten wiek już. Za bardzo się podniecił. W razie czego będę was wspierał, słuchajcie, rozumiem was. Ale proszę ze mną nie brać prysznicę. Ty widzisz co narobiłeś? Widzisz, to teraz to będę was wspierał, jakby... Dam info do chłopaków, jak coś. Też będziemy was wspierać, co nie? Wszyscy, co nie? Spokojnie. Słuchaj, bo zaraz my cię wesprzemy. Nie, nie chcę do właśnie do trójkąta, słuchaj. We dwóch... tego, nie wierzcie mi w to, proszę cię. To odklęczał i się dobierał do moich spodni. Wszystko jest na kamerach. To może napaść. To jest seksualna. To jest napaść seksualna. To jest... Ja? Ja, gnoju, zboczeńcu? Chciałeś mi zbić pionę, po czym złapałeś mnie kurwa za łeb. Stary zmok. To jest mobbing. To jest mobbing. Wykorzystywanie w pracy starszych mężczyzn. Stary zmok. Stary zmok. Ty jesteś tego wyższą rangą, słuchaj. Wiem, że jestem wyższą rangą. Dlatego ty masz, nie robisz mobbing. No właśnie, sytuację, żeby i to wszystko się, jeszcze widział, i to jeszcze wszystko widział Walter Allen, który potwierdzi moją wersję. Nie. Byliśmy w miejscu publicznym. Mężczyzna, blondyn, Melipe Fontes, oficer pierwszego stopnia próbował wymusić na mnie awans. Nawet nie możesz dawać awansu, kurwa. Nawet nie możesz, teraz stary molestancie, dać awansu. No bo jak cię odepchnąłem, powiedziałem, że nie mogę, to ten sobie szkoda minę. Już przestań, kurwa, wracajmy na patrol. Stary zboczeńcu. Dobra. Więcej po prostu nie chcę takiej sytuacji, okej? Okay? Ja powiem wam, że nie chcę jakiegoś widzieć, jakby... Nie chcę. O, skręcił głowę, Gladiowóz, masz na dole starcze, chodź. Wsiadaj. Nie miałeś kupić nowej? Hey, troll. Idziemy na szpital. Okej. No i dobry ten rozwiązek. Robisz coś ze swoją czystą 25, czy zostajesz tak? Jaką czystą 25? No tamtą radiowozem. No będę miał, a co? Ale no tak stoi, tak widzisz, kurwa, dziwnie. A nie zaparkowany jest? Nie. Gdzie on jest? No to nawet nie był mój. A, okej. Tak, to nie mój. Nie widziałem, Marek. On mi się kręci w głowie, wiesz? No, dostałeś mocnego luja. Nie powiem, że ćwiczyłem ostatnio trochę. Czas na przyjemności będzie później. No idziemy, nie ma czasu. Sprawdzimy, jak to w ogóle się rozpędza. No to jest chyba dużo lepsze. Ojej. Ale mi się kręci w głowie. O, muszę jakieś tabletki przyjąć. No, jest lepsze, co? Już to widzę. No, już. No i przyciemiany szybki. Dobrze ona wygląda, dobrze się prezentuje. Co to jest za samochód? To jest Furence. 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 Torres, przepraszam cię. Witam serdecznie, oj. Dzień dobry. Możemy prosić o pomoc? O co się dzieje? Dla mnie i dla kolegi. Będę musiał zabandażować głowę. Pan będzie musiał mi pomóc. Ja, proszę pana, miałem ostatnio postrzał w biodro. Chciałbym zobaczyć, czy tam wszystko dobrze się goi, a kolega dostał lepca. Dobrze, po prostu na łeb.
Dobra, to pana z Lepcem zapraszam, tam z kolegą pana zapraszam. A coś do legatu biodro, czy tak po prostu kontrolnie? Kontrolnie. Co jakiś czas miałem się stawiać, zobaczyć, czy tam wszystko się w porządku goi. Smajoruję to maścią przeciwko bliznom, no ale tam blizna będzie, myślę, że dosyć spora. Trochę dobra, już czasu minęło, 3 miesiące. Prawe biodro. Powinno się ładnie zagoić. Lewe, prawe biodro, jak to tam wyglądało? Prawe. Prawe biodro, tak, dobra, spodnie pan ściągnie. Opa. Jak tam sytuacja? No, tak nieciekawie trochę to wygląda. Nieciekawie? No, przez te 3 miesiące to pan raczył się stawić tutaj na szpitalu w celu kontroli, czy to tak 3 miesiące? Byłem. Kwitło. Byłem, ale ostatnio też miałem delikatny wypadek i właśnie na to biodro upadłem. Za dużo ruchu i się nie goi, no. Czy jakieś dolegliwości w stylu swędzenie? Tak, no swędzi mnie, co jakiś czas muszę się gdzieś tam podrapać. Staram się nie bezpośrednio przy szwach, ale swędzenie doskwiera. Jedyne to co, to tak kręci mi się w głowie, ciemno przed oczami się robi. No ale czy zauważył pan w ostatnim czasie, żeby miało miejsce coś takiego jak plamienie na spodniach? Tak, w okolicy rany, Krocza. A nie, to tam nie. Tam nie. Okay. W okolicy Krocza jedynie. Po egzaminie z panią porucznik. Ja coś często słyszę o tej pani porucznik. Pani porucznik, jest taka hotuwa. No tutaj chłopaki u nas na szpitalu też się smażą. Pewnie z gonitwa, kto pierwszy ją opatrzy. No coś tam biegali wczoraj i czekali może przyjedzie. Ale niestety. Działo się coś ciekawego dzisiaj, bo wczoraj to dymy straszne były wieczorem, pamiętam. Wczoraj akurat niestety nie byłbym na takim weekendowym wyjeździe, ale... Uh-huh. Ale dzisiaj faktycznie sporo się działo. No przede wszystkim wielki sukces policji, SAPD, w tym mniemeli Pefontesa. Zatrzymaliśmy dzisiaj człowieka, który okazał się poszukiwany za wysadzenie radiowozu, właśnie panie porucznik. O, to jakieś wysadzenie było, to nawet tak, nie słyszałem. Tak. Ale bo to na Paleto Bay, to może tam. Ale powiem się tym zajmowali, jeszcze te informacje do miasta nie dotarły, ale zatrzymaliśmy dzisiaj tego człowieka. Gnije w tym momencie w więzieniu. Wrzuciliśmy go na blok C. Myślę, że zabawią się chłopaki, tym bardziej, że miał dłuższe włoski i dredy. No to sobie zrobię z niego koleżankę. No, być może. A jeszcze taka mała prośba. Umieści się pan delikatnie nogę do góry, dobra? Dobra. Hopsa. Dobra, winę to bandażem, tak żeby się to nie zsuwało. Noga posmarowana. No już trochę kryzysik delikatny mi łapie. Tylko prośba taka, no w przeciągu najlepiej kilku dni do tygodnia się zjawić jeszcze raz na szpitalu i to sprawdzić, nie? Dobrze. Jak to dalej tak będzie wyglądało, no to wtedy to już operacja tylko, nie? Co ja zrobię z jedną nogą na służbie? No na wózku to separacja, może tylko w biurze pojeździć, nie? Tak. Dobra, spodnie można zakładać. Dobra. Czy jestem ubezpieczony jako policjant, czy nie za bardzo?
No z tego co pamiętam, to policjantom się skończyło ubezpieczenie, także myślę, że tutaj... W dzisiejszym to faktura, zaraz sprawdzę. Faktura, ja cię kręcę na służbie takie rzeczy. No nic. Smarowanie. Ciekawka. Aha. Tutaj to. Zdjęcie spodni. Zdjęcie spodni? Zawracanie dupy. 1500 dolców będzie. Ile? Ile? Nie, no żartuję kolego, no przecież oczywiście, że macie zadałem. A, dobrze, dobrze, już myślałem. Nie, już myślałem, za mechanika płacimy, no to może i tutaj. Nie, 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 spokojnie, spokojnie. To pan żartownik, dobrze. Na koszt państwa, że tak powiem. Świetnie, świetnie. To dziękuję państwu w takim razie. No, ja również dziękuję państwu i tak jak mówię, w przeciągu tygodnia się pojawić na sprawdzenie, nie? Dobrze, do widzenia, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Sam na służbę, co? Tak, powiem ci, że nieciekawie z moją nogą. Miałem tam kiedyś postrzał i średnio mi się to goi. O, halo, halo. Co jest? Ale gwizdać to se możesz kurwa na pieska albo na kolegę, ale nie do funkcjonariusza SAPD. Co jest? Słuchaj, dostałem zlecenie od pana doktora na zbieranie datków na moje niekonwencjonalne leczenie. Aha. Okej. No i po prostu potrzebuję jeszcze troszkę kwoty na niekonwencjonalne leczenie. No, co mam więcej się rozwijać? A co dolega? Co dolega? Słuchajcie państwo, drodzy, gdy rano wstaję, nie, to, nie, zademonstruję, nie, mogę zademonstrować. Mhm. No, oczywiście. Aha. Debil. Debil. No i dobra. Przechodzę do sedna. Zawsze się tak tylko dzieje rano po wstaniu z łóżka, nie po południu, nie przed południem. Ale panie, na głupoty... Shalom, shalom. Co tu się za przedsięwzięcie wyprawia? Trzeba na może on... interwencję. Jakie szalam, jakie szalam! Szalam! Spierdalasz, szalam, tak! Dobra, ale jesteś antysemitą? No pan krzyczy, ale pan krzyczy. Przepraszam, bo się zbulwersowałem. Co pan atakuje czarnoskórego? Rasista, pieprzony! Ale się pan na niego, proszę pana, to jest chory człowiek! Proszę pana, ale proszę pana, bo zaraz będziemy musieli pana zatrzymać, jeżeli pan nie opuści pozytywny tewnej. Spokojnie. Co spokojnie? Dobry wiek. Się pan napiął? Bo mnie w plecach strzela, bo ja mam od 3-4 miesięcy... Krzyczy pan tak, krzyczy pan! Krzyczy, że pan mówi, no! Dobra, cicho. No. Od 3 miesięcy mam wizytę i nie mogę do lekarza się dostać. Właśnie przyjechałem, patrzę i on mi tu jakiś... Pryncypał mi tutaj mówi, że szalom to nie. A to próbuje mnie obrazić. Dobra panowie, z kim my w ogóle rozmawiamy? No ze mną czy z nim? No proszę pana, jak pan nawet tego nie potrafi wiedzieć, to tylko potwierdzenie, że ma pan coś z głową. Przecież nie, rozmawialiśmy i z panem i z tamtym panem, proszę pana, jednocześnie. Ja już panu powiedziałem, że na głupotę jeszcze na kunie wylana ziemia. Ale to nie głupota, tylko po prostu doktor pan mi polecił... Pan się na was te nogi wywraca. Ale nie, to nie rozumie, no to tak nie wygląda. Rano wstaje po prostu jebut na podłogę. Ale my jesteśmy doktorami? My jesteśmy doktorami, żeby tu analizować pańską chorobę? Proszę, zapraszam, to jest szpital główny. Zapraszam na jakieś ale oni mi nie pomogli, rozumiesz? I może wtedy. Nie, czy ty... Dobra, nie będę mówił. Pan funkcjonariusz, jeśli już, nie ty. Dobra. Słuchaj, pan doktor... Momencik, Forrest. Ja widziałem, jak ten człowiek wywrócił się, a przed chwilą siedział na rowerze. Jest to ewidentny sygnał, że może być pod wpływem alkoholu, prowadząc albo pojazd... Albo narkotyków, więc proszę pana, w tym momencie Melipe Fontes, numer znaki 59, jest pan zatrzymany! Nudzie! Nudzie czarnoskórego! Jeszcze uciekasz przed policją! Zatrzymaj się! Czarnoskórego biorą za niewinność! Do radiowozu! Ludzie! Wołajcie do radiowozu! Czemu się zasyrałeś w kacie? Oj, znowu!
O ty, czemu nie bijesz, dziadu? Nieładnie tak. No. Pamiętajcie, chłopaki, ja nic nie zrobiłem! Nic nie zrobiłem, oni mnie chcą wrobić! Dobra. W więzieniu cię wyleczą. Brawo, 55 plus 1, dzisiaj 76, tego ładne mistrz Rosy, podejrzane. Nie pani! Czy zatrzymany zna swoje prawa? Nie, ja nic nie znam. Numer odznaki 59, Bravo, 59, Melipe Fontes oraz Charlie 42, George Flintstone, jest pan zatrzymany i podejrzany o zażywanie środków odurzających. Proszę pana, może pan skorzystać z adwokata, jeżeli taki jest na mieście, to oczywiście może pan z niego skorzystać. Jeżeli pana na takiego nie stać, może zostać on przydzielony z urzędu. Oraz informuję pana, że wszystko, co pan powie, może i będzie użyte przeciwko panu w sądzie. Czy zrozumiał pan swoje prawa? Melipe. Sprawdzimy najpierw, czy on coś ma przy sobie. No tak, no ale jedziemy na komendę. Jak jedziemy na komendę, to musimy prawa przedstawić. No to oczywiście, proszę pisać. Otwórz. Zajmij się nim. Sprawdź, coś ma. Ja do doktora dzwonię, natychmiast muszę to wykonać telefon. Spokojnie, sprawdzimy go na razie testami. Nic nie masz przy sobie, jesteś trzeźwy, jedziesz rowerem na trzeźwego. To nic ci nie grozi, cię wypuścimy. Proszę. Nigdy tego wam nie zapomnę, naprawdę. Proszę no, dmuchnąć, to... proszę dmuchnąć tutaj przez 3 sekundy, nieprzerwanie. A toż to latarka jest. No, wygląda na trzeźwego. Dobra, proszę no, się odwrócić, sprawdzę pana. Na trzeźwy, po prostu bym zdał. Chcę jeszcze sprawdzić, czy coś ma przy sobie. W tych galotach. A jest 211. No dobra. Brał pan narkotyki jakieś dzisiaj? Jeszcze nie. Będzie pan zażywał później? To lekarstwo jest, jak owszem mówiłem. Mhm. Dobra, Melipe, zostaw go, idziemy na 211. Przed komendą go zostawimy. Wyprowadź tylko pana. Zapraszam pana. Kurwa, nie przed wiem, komendy. Rower mi ukradł jeszcze przed miastem. Zobacz jak biegnie, już się lepiej czuję. Charlie 42, 96 na 211 ostatnio. Filip się odpalił? Coś na niego znaleźć, ale no nikt nie idzie na napad. To jest ważniejsze aktualnie, Melipe. Ojej! Spokojnie, utrzymamy. Ten radiowóz jest lepszy. Sam chyba widzisz, co? Mhm. Utrzymane. Przez pojazd nie odjechał? Wchodzimy do środka. Tak, zgłoś 23 może. Charlie 42 plus 1, ci 23 do sklepu na zachodni Mirror Drive. Sprawdzamy teren. Jeżeli tu jest ktoś, niech podniesie ręce. SAPD. SAPD. Pusto. Może zapytamy się w barze, może ktoś coś widział. W barze naprzeciwko. A przy okazji wpierdolimy sobie coś dobrego. Waszy myślisz? Mhm, zapytajmy się. Możemy wstąpić. Może tego, pamiętasz tego steka? Dobry był. Zjadłem jeszcze raz chyba. Ach, co się długo przygotowywali. Takie dobre mięsiwo, no to musi. Musi. To może taki kieliszeczek chleba? Nie, no dobra, jakąś herbatę może. Bo kawkę. Dobrze, zaraz pojedziemy, tylko na sobie tu jeszcze radę. Dobra, pięknie. Jedziemy. Miesz do baru jechać. A,
mi się drogi. W którą tę stronę do baru? Zawróć. Bo tutaj jest ten bar, wiesz, bardzo blisko, nie? Stacji, może coś widzieli, jakiś napad. Zawrócimy, żeby nie jechać po pasie zieleni. Dzień dobry panowie. Oficer Melipe i oficer Forge Greenstone. Może panowie widzieli coś podejrzanego? Dostaliśmy informację o napadzie na stację pobliską. Dokładnie. Tutaj? Tak. Tutaj właśnie. Szczerze, nic tu się nie działo od dobrych 10 minut. Chyba jakieś fake info, bo w sumie nawet chyba nikt na tą stację nie przyjeżdżał. No, jak stoimy, to raczej nic się nie działo. A może to panowie są sprawcami, że tak bronią? No i ewidentnie dostaliśmy wezwanie. Ewidentnie nie jestem kurwa kryminalistą. Proszę nie używać słów obelżywych, powszechnie uznanych za wulgarne. Nie posądzać mnie o napaść. Ale czy ktoś posądził państwa o napaść? Ja tylko zasugerowałem, tak, że panowie mogli uczestniczyć w tym zdarzeniu, jednak... Wszystko się dowiemy. Przeprowadzamy śledztwo. To nie jest w takim razie posądzenie, tylko podejrzenie, proszę pana. Podejrzenie, nie posądzenie. Dwóch barmanów w koszulach weszło na stację. Z pewnością. Na przerwie. Serwowaliśmy wódkę i piwo. Albo przebraliście tych panowie, żebyśmy myśleli, że są panowie barmanami. Sprawdzę środek. Pusto. Zbyt pusto. Zbyt cicho. Poczuj się, no. No panowie, w barze nie jest czysto. Niestety. Jak to nie jest czysto? Brudno jest, proszę pana. No to ktoś musi z mopem zapierdalać. No to panowie. Z naszej piątki chyba wiadomo, która trójka. Zaraz będzie to robić. No nic tu po nas. Do widzenia. Do widzenia panowie. I spokojnej pracy. Podejrzani byli. Podejrzani. Zapraszam do środka. Słuchaj, nie wiem czy nie będę już szedł na 42. Jak wygląda twoja sytuacja? No. E 42 już w ogóle? No, chyba tak. No to w takim razie ja też na 42. Delikatna przerwa się przyda. Możemy wracać na komendę. Dzisiaj trochę popracowaliśmy parę godzinek, no. No, dobra, to sobie, 6 godzin. Wiesz, no właśnie nie mogę tam. W dokumentach policyjnych. Jakaś... pani. Dobra, to trzymaj się, Forge. Trzymaj się. Do zobaczenia następnym razem. Na służbie. Dla ciebie dobrego krokiecika, skurwysynu. Krokieterka. Twoja matura dla mnie już zerka. Właśnie tak.